Dzień dobry Państwu, firma TJET Technologies. Pogoda bezwzględnie zachęca nas do wyjazdu i do aplikowania nawozów płynnych typu RSM. My dzisiaj chcielibyśmy kilka słów powiedzieć na temat dyszy do tego typu aplikacji. RSM wymaga również stosowania dysz dostosowanych do zabiegu, aby uzyskać odpowiednie pokrycie, aby znoszenie również zostało zredukowane, a co najważniejsze, aby zabieg wykonywany był w sposób bezpieczny. W naszej ofercie dla Państwa, którzy stosują RSM już od kilku lat lub dla tych, którzy dopiero rozpoczynają przygodę z tym typem nawozu, polecamy dyszę typu SJ7. SJ7 jest dyszą, która już od kilkunastu lat jest na naszym rynku. Bardzo popularna dysza typu siedmiotworowego. Siedem otworów rozłożone jest w płaszczyźnie poziomej, dlatego sposób aplikacji jest tutaj bezpieczny, zachowany jest ciągły strumień, nie dochodzi do poparzeń roślin. Typ SJ7 charakteryzuje się tym, jak Państwo tutaj widzicie, mamy tutaj kilka rozmiarów tych dysz. Produkujemy je od rozmiarów 1,5 do 15, także każdy wydatek praktycznie, który Państwo wymagacie, jest tutaj zachowany. Należy sobie popracować z tabelą wydatków dla tego rozpylacza i dobrać odpowiedni rozmiar. Każdy z rozpylaczy typu SJ7 charakteryzuje się w swojej budowie stałą kryzą wstępną. Ta kryza nie jest wymienialna, jest ona dostosowywana do danego rozmiaru rozpylacza, do danego wydatku. Również bardzo ważne jest to, że kolejnym tutaj elementem, który dostosowuje dany rozmiar rozpylacza do wydatków, jest również rozmiar tych otworów. Tutaj jeżeli sobie zobaczymy na rozpylacz typu SJ7 1,5, widzimy, te otwory są bardzo małe. Tu natomiast jest rozmiar 15. Widzimy również, jakie te otwory są duże. Dlatego dobierajmy sobie, pracujmy z tabelą wydatków dla rozpylaczy, dobierzmy sobie rozmiar odpowiedni do danego typu do zabiegu, do danego wydatku. Prosiłbym również zwrócić uwagę, dysze te są w takiej kompaktowej budowie wraz z kołpakiem, także nie musicie Państwo już dobierać kołpaku, wymieniać tych dysz, jest to trochę uciążliwe w przypadku RSM-u. Natomiast ważnym również elementem jest to, że kryza ta jest wyciągana, także w przypadku, gdy chcieliby Państwo wyczyścić dyszę, jest to również możliwe, tutaj nie ma problemu. W naszej ofercie występują również dysze do RSM-u typu trójotworowego, to jest taki przykład dyszy trójotworowej, gdzie strumień idzie bezpośrednio, wertykalnie do podłoża, należy tutaj zachować bezpieczną odległość, jak również stabilizacja belki powinna być odpowiednia. Dysze natomiast SJ7 są bardzo bezpieczne. Sposób wylewania nawozu jest tutaj horyzontalny. Strumień zachowuje, jak już wspomniałem, strumień jest ciągły, także jest on bezpieczny do aplikowania. No i zachowujemy odpowiednie pokrycie na całej długości belki. Także jeszcze raz zachęcam do stosowania nawozów typu RSM i dostosowania odpowiednich dysz do nawozów RSM. W naszym przypadku polecam dysze SJ7. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Znajdujemy się dzisiaj w gospodarstwie rolnym w Rusocinie. To tutaj dzisiaj sprawdzimy właśnie, w jaki sposób pracują rozlewacze nawozowe typu SJ7 VR firmy TJET Technologies. Roztwór saleczano-mocznikowy jest coraz bardziej popularny wśród rolników. Głównie chodzi tutaj o niższą cenę, ale również o dużo szybsze działanie. Wymaga jednak bardziej precyzyjnego działania, dlatego ważne jest, aby do tych celów użytkować dedykowane rozlewacze nawozowe. Rozlewacze SJ7 są znane na polskim rynku już od wielu lat. Mają przede wszystkim bardzo dobrą opinię, głównie ze względu na materiał, z którego są wykonane, czyli acetalu, ale przede wszystkim są one bardzo skuteczne w działaniu oraz bezpieczne dla roślin. Są to dysze wielootworowe, a dokładnie mamy tutaj 7 otworów, które rozmieszczone są w pozycji poziomej, przeciwnie do kierunku jazdy. Otwory te są wywiercone i ich wielkość dedykowana jest dla danego rozmiaru, dlatego rozpylacze
o rozmiarach 0,2, posiadają te otwory znacznie mniejsze niż te na przykład 0,5 czy 0,6 czy 0,8. Ta wielkość ma wpływ na bezpośrednią dystrybucję oraz równomierność na całej długości belki. W rozlewaczach SJ7 kryza wstępna nie jest wymienialna, jest ona stała i w głównej mierze ma to znaczenie w przypadku wielkości przepływu, dlatego dostosujemy sobie do danej dawki i prędkości jazdy dedykowany rozpylacz, czyli pracujemy z tabelą wydatków dla rozpylaczy typu SJ7. Kilka słów o otworach, które wywiercone są w tym rozpylaczu. Są one w taki sposób położone, aby zapewnić równomierną aplikację na całej długości. Otwory te produkują 7 równych strumieni, natomiast te strumienie produkują bardzo grube, ekstremalnie grube krople. Ma to przede wszystkim znaczenie dla bezpieczeństwa wykonania zabiegu, ponieważ RSM nie ma pozostawać na powierzchni liści, ale ma po nich spływać bezpośrednio do gleby. W przypadku rozlewaczy SJ7 wysokość położenia belki nad powierzchnią gleby nie ma tutaj tak istotnego znaczenia. Oczywiście staramy się zachować bezpieczną odległość, która powinna wynosić od 50 cm do nawet metra i powyżej. Tutaj te strumienie zapewniają odpowiednią aplikację oraz są w ten sposób bezpieczne dla roślin. Należy również wspomnieć o tak zwanym efekcie zebry, który od wielu lat pokutuje w branży, a dotyczy on rozlewaczy wielootworowych i raczej nie ma on nic wspólnego z samym produktem, a raczej sposobem wykonania aplikacji. Należy pamiętać, że aplikowanie RSM-ów ściśle związane jest z warunkami pogodowymi, dlatego aplikacja wykonana na poranną rosę lub zaraz po deszczu, gdy rośliny są jeszcze mokre, może wiązać się z ich poparzeniami. Natomiast należy pamiętać, aby dobierać zawsze odpowiednią prędkość, odpowiednie ciśnienie i warunki pogodowe, ponieważ te czynniki decydują o jakości wykonania zabiegu. Rozlewacz SJ7 zapewnia bezpieczeństwo dla roślin przede wszystkim dzięki położeniu otworów, które są położone poziomo tyłem do kierunku jazdy i to daje nam obraz otwartego parasola. Nowością, którą możecie Państwo zobaczyć dzisiaj tutaj, są rozlewacze nawozowe typu SJ7VR. Jest to patentowana technologia firmy T-Jet i jest opiera się ona na tak zwanej elastomerowej kryzie wstępnej. Kryza ta jest elastyczna i dzięki zmianom ciśnienia, zwiększaniu tego ciśnienia możemy uzyskiwać większe wydatki. To tak jakby posiadać 4 standardowe rozlewacze typu SJ7 w jednym nowym typu VR. Jak to działa w praktyce? Jeżeli weźmiemy sobie rolnika, który stosuje standardowy rozlewacz typu SJ7 ze stałą kryzą, poruszający się z prędkością od 8 do 10 km na godzinę, może on uzyskać wydatek rzędu 140 do 220 litrów na hektar. W przypadku rozpylaczy typu SJ7VR ten zakres jest znacznie szerszy i dawki, które możemy uzyskać na tej samej prędkości, wahają się od 120 aż do 440 litrów na hektar. Należy również pamiętać, że dysza VR to nie tylko szerszy zakres dawek, ale również bardzo szeroki zakres prędkości roboczych, co ma bardzo ważne, istotne znaczenie w dzisiejszych czasach. Dla przykładu, jeżeli staramy się wylewać około 200 litrów na hektar, to w przypadku standardowej dyszy typu SJ7 ze stałą kryzą możemy uzyskać maksymalnie prędkość od około 7 do 12 km, aby zachować właśnie tą dawkę.
W przypadku rozlewaczy typu SJ7VR ten szeroki zakres jest tutaj znacznie powiększony i waha się od 6 do aż 20 km na godzinę. To bardzo istotne, ponieważ w dzisiejszych czasach jesteśmy bardzo ograniczeni od właśnie wydatków rozpylaczy, rozlewaczy. Natomiast właśnie nowy rozlewacz typu VR daje nam istotne zwiększenie możliwości, zarówno pod względem wielkości dawek, jak i zakresu prędkości roboczych. Zachęcam do sprawdzenia naszej strony www.tjet.com. Tam znajdziecie Państwo więcej informacji na temat tego produktu, jak również wielu innych, zarówno z dziedziny produktów dla opryskiwaczy, jak i produktów elektronicznych. Również zachęcam do subskrybowania i zapisywania się na naszym Facebooku, ale także zachęcam do oglądania kolejnych filmów, które pokażą prawidłową technikę opryskiwania roślin.